Z okazji Nocy Bibliotek w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej otwarto wystawę Autografy ze zbiorów wielunianina Henryka Wojcieszaka, czytelnika miejskiej książnicy. Zawsze coś zbierałem. Powiedzmy, wiekowy już jestem, więc w związku z tym lata 60. to był taki okres szarzyzny i niewiele rzeczy tam wtedy, że tak powiem, rzucało się w oczy. Ale już jak byłem całkiem mały, to u dziadka swojego znalazłem pocztówkę z Wielunia z czasów wojny, 3 carskie banknoty, no, rosyjskie jeszcze, tak? No i takie stare guziki też przedwojenne. I to był początek mojej kolekcji wszystkiego. Autografy w zasadzie zacząłem zbierać, to może tak, w roku 72, gdy byłem w internacie liceum ogólnokształcącego tutaj w Wieluniu na ulicy Śląskiej, przyjechała do Wielunia pani Wanda Wilkomirska i w związku z tym byliśmy na koncercie w domu nauczyciela na ulicy Reformackiej i wtedy kupiłem sobie, nie przyniosłem, taki pamiętniczek, na okładce był Łowicz, żeby można było pobrać podpis, i taki zielony mazak, pamiętam, właśnie ten, to był pierwszy mój autograf, który w zasadzie nawet nie myślałem, że będę je zbierał, ale po prostu była pamiątka, łącznie z biletem z tego koncertu. Zdjęcia wybitnych postaci z ich autografami podzielono na 5 bloków tematycznych. Literaci, aktorzy, media, podróżnicy oraz ludzie sztuki. W późnych latach 70. mój kolega przy robieniu porządków chciał wyrzucić autografy, karteczkę z autografami całego zespołu Breakout, kultowego, więc natychmiast mu to zabrałem. I tak sobie to leżało. Na początku lat 90. byliśmy na wczasach w Wiśle i tam było zgrupowanie kadry. I wtedy dla syna, który się interesował piłką, poszedłem na trening i tam zebrałem ileś podpisów. I znowu leżało. I rok 2000, tak może troszeczkę wcześniej, zacząłem się tym interesować, ale jeszcze nie tak intensywnie. Dopiero pojawił się internet i wtedy zacząłem próbować mailowo prosić o autografy. Na początku to było łatwiej, później łowców autografów się zrobiło bardzo dużo i część po prostu tych znanych ludzi nie odpowiadało. I tak to się mniej więcej wtedy zaczęło. Henryk Wojcieszak posiada imponującą kolekcję około 1000 autografów. Na wystawie w bibliotece można zobaczyć 200 podpisów znanych i cenionych postaci. Część posiadanych rzeczy wymieniłem na autografy. Jako ciekawostkę powiem, że na przykład autografy, 2 książki z autografem laureata Nagrody Nobla Czesława Miłosza zdobyłem za opakowania po Dropsach i Krówkach z lat 60. i 70., także to taka ciekawostka właśnie. I wiele innych rzeczy też drogą wymiany tam zdobywałem. Nagabywanie tak kogoś o autograf troszeczkę mnie na początku męczyło i gro autografu, przynajmniej w tym momencie, zdobywam na zasadzie pisania do znanych osób. To znaczy wysyłamy zdjęcia ze zwrotną kopertą, żeby, że tak powiem, nie obciążać podpisodawcy kosztami. I no, powiedzmy, że w relacji 50% może nam się udaje uzyskać tak z powrotem, prawda? Część rzeczywiście zdobywam tutaj ukłon w stronę pani dyrektor biblioteki i pań, które tu pracują, bo przy wszystkich spotkaniach autorskich nie zawsze jeszcze, jak pracowałem, się udawało być, bo czasami były rano, więc zostawiałem zdjęcia chytrze tutaj i prosiłem panie o zdobycie podpisu. To też bardzo im serdecznie dziękuję. I jeszcze jedno, chcę im podziękować za to, że widzę, jak to ładnie wygląda teraz, bo tak w skoroszytach ilość tam, które mam, to tego w ogóle nie widać, prawda? Dopiero tak rozłożone szeroko na wystawie, widzę, że to jest naprawdę fajne. Wystawa Autografy będzie czynna w Miejskiej Książnicy do końca grudnia.